W niedzielę Męki Pańskiej Kościół przytacza nam psalm 22, rozpoczynający się od tego zawołania, rozpaczliwego zawołania Jezusa: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? W tych słowach zawiera się cała prawda o wielkim dramacie, którego doświadcza każdy człowiek, gdy pozwala, aby w jego życiu na stałe zagościł grzech. Bo co innego pojedynczy upadek, z którego się podnoszę i idę dalej, a co innego trwanie w grzechu. I gdy mówimy, że Jezus przyjął na siebie nasze grzechy, to właśnie konsekwencje tych grzechów wyraziły się w tym zawołaniu. W zawołaniu Jezusa, który czuje się opuszczony przez Ojca. Przecież jeszcze nie tak dawno mówił do wszystkich ludzi: ja i Ojciec jedno jesteśmy. I nagle ten, który jest jedno z Ojcem, mówi takie słowa: Syn czuje się opuszczony przez Ojca. Wypowiada On te słowa w naszym imieniu, w imieniu każdego człowieka. To jest dla mnie przynajmniej przeżycie tej tajemnicy i zrozumienie tych słów Jezusa sprawia, że ciężko mi nawet znaleźć jakieś stosowne określenia na wyrażenie tego, ale mam nadzieję, że rozumiecie moją intuicję i to przesłanie. Trzeba nam więc uświadomić sobie, jak wielką krzywdę wyrządza nam grzech. Sprawia, że pojawia się bariera. Zrywana jest ta nić więzi naszego zjednoczenia z Bogiem. Na całe szczęście możemy łatwo do tej więzi wrócić. Możemy łatwo tę zerwaną nić zawiązać. I to dzięki Bogu, który czyni to każdorazowo, ilekroć tylko przychodzimy, by skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania i otrzymujemy sakramentalne rozgrzeszenie. Skorzystajmy więc i z tego daru. Życzę Wam dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia. Przede wszystkim takiego zatrzymania się i rozmyślania o Bożej miłości i o tych ostatnich chwilach z życia Jezusa. Chcemy Mu w tym wszystkim potowarzyszyć, tak jak On chce towarzyszyć każdemu z nas w każdej chwili naszego życia, nawet w tych, wydawałoby się nam, najbardziej błahych, codziennych, przyziemnych sprawach. On też tam chce być obecny i dlatego trzeba Go każdego dnia na nowo zapraszać do swojej codzienności. Na dzisiejsze rozważania proponuję wsłuchać się w preludium Mieczysława Surzyńskiego, które zostało zawarte w zbiorku Rok w pieśni kościelnej. Jest to preludium oparte na pieśni wielkopostnej Jezu Chryste, Panie miły. Tak myślę, że to dobry utwór, dobra muzyka na zwieńczenie tych naszych spotkań ze Słowem i muzyką w okresie Wielkiego Postu. Nagranie zostało dokonane w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie, gdzie znajdują się organy Gustawa Heinze z 1922 roku. Jest to setne dzieło tego organmistrza, który w tym roku również obchodzi swoje setne urodziny. Jeszcze raz życzę dobrego, pełnego głębi przeżycia Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego. I spotykamy się ze Słowem i muzyką w kolejną już wielkanocną niedzielę. Szczęść Boże!